Cześć Mroczna Armio, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach technologia idzie mocno do przodu. W internecie krąży mnóstwo zdjęć, filmów, fotografii ukazujących jakieś duchy czy inne zjawiska paranormalne. Wykonano tysiące zdjęć duchów, które na przestrzeni lat uznawano za fotomontaż. Są jednak niesamowite zdjęcia, które nie zostały zdemaskowane i ciężko stwierdzić, czy był to moment zabawy aparatem, czy faktycznie uchwycono na tych zdjęciach ducha. Czy zdjęcia, które za chwilę zobaczycie, są prawdziwe i czy faktycznie uwieczniły nieżyjących ludzi? To ocenicie razem ze mną w tym odcinku. Pozostawcie po sobie komentarz, które z tych zdjęć uważacie za prawdziwe, a które są fotomontażem. Zaczynamy! Duch Roberta Fergusona. To zdjęcie zrobiono 16 listopada 1968 roku, kiedy Robert Ferguson wygłaszał przemówienie na konwencie spirytystycznym w Los Angeles, w Kalifornii. Obok niego pojawiła się postać, którą później Robert rozpoznał. To był jego brat Walter, który zmarł w 1944 roku podczas II wojny światowej. Ponieważ zdjęcie zostało wykonane aparatem polaroidowym, wielu uznało je za wiarygodne. Zamordowana żona. Duch wędrujący po moście w Oak Grove w stanie Kentucky jest rzekomo duchem nieszczęśliwej żony, którą zrzucono z mostu do wody. Została zamordowana przez męża, żołnierza w latach 60. XX wieku. Czy zdjęcie jest autentyczne? Dajcie znak w komentarzu. Postać na schodach. Ksiądz Ralph Hardy, emerytowany duchowny z White Rock w Kolumbii Brytyjskiej, zrobił to słynne zdjęcie w 1966 roku. Pierwotnie chciał tylko zrobić zdjęcie eleganckich schodów w Narodowym Muzeum w Greenwich w Anglii. Jednak po wywołaniu okazało się, że zdjęcie ukazało zasłoniętą postać wchodzącą po schodach. Czy przypomina ona wam zjawę? Chłopiec na farmie. Projektant Neil Sandbach przypadkowo złapał tę postać w Tewinbury Farm w Hertfordshire w południowej Anglii. Pracownicy, którzy byli akurat w gospodarstwie, potwierdzili później, że widzieli postać chłopca ubranego na biało, przechadzającego się po terenie farmy. Nawiedzony szpital. Zdjęcie zrobione w Waverly Hills w Kentucky i podobno widać na nim ducha pielęgniarki, która popełniła samobójstwo w sali numer 502. Legenda mówi, że pielęgniarka dowiedziała się, że jest w ciąży z właścicielem kliniki. Nie mieli małżeństwa, a kobieta cierpiała na gruźlicę. Dziś mówi się, że ta klinika to jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Duch na schodach. Zdjęcie zrobione 19 września 1936 roku przez Huberta Provanda, londyńskiego fotografa pracującego dla magazynu Country Life, ukazuje ducha znanego jako Brown Lady of Rainham Hall. Zdjęcie uznawane za jedno z najbardziej znanych, zrobionych kiedykolwiek fotografii ducha. Czy na zdjęciu naprawdę uwieczniono ducha Lady Dorothy Walpole, 18-wieczną panią dworu Rainham Hall? Wielu uważa, że tak. Duch Lorda Cumbermere. To zdjęcie biblioteki w opactwie Cumbermere, dawnym klasztorze w Cheshire w Anglii. Zostało wykonane przez Sybil Corbett w 1891 roku. Upiorna postać mężczyzny siedzącego na krześle jest podobno duchem Lorda Cumbermere. Problem polega na tym, że zdjęcie zostało zrobione podczas pogrzebu wicehrabi, który oddalony był od biblioteki o 4 mile. Rumuńska kapłanka. Od dawna mówi się, że hotel Decebal w Bacău we wschodniej Rumunii ma ukryty skarb. Mówi się również, że duch kapłanki strzeże skarbu. Ta fotografia z 2008 roku jest jednym z najbardziej solidnych dowodów na to, że pogłoski mogą być prawdziwe. A wy?
Co na ten temat sądzicie? Duch dziadka. To zdjęcie zrobione przez Denise Russell w 1997 roku miało być zwykłym zdjęciem jej babci. Jednak kilka lat później w końcu odkryła, że zdjęcie pokazuje również postać, która wyglądała jak mąż jej babci, który zmarł dokładnie 12 lat po zrobieniu fotografii. Duch dziewczynki w płonącym szpitalu. To zdjęcie młodej dziewczyny wyglądającej z budynku, w którym szaleje ogień, zrobiony podczas pożaru w 1995 roku ratuszu Wen, Shropshire, w Anglii. Zdjęcie zrobione przez miejscowego fotografa po drugiej stronie ulicy. Niby nic nadzwyczajnego, do momentu, aż wywołał zdjęcie. Ta fotografia wzbudza najwięcej kontrowersji. Niektórzy twierdzą, że jest poddana fotomontażowi. Jeżeli dotrzecie do jakichś informacji potwierdzających tę tezę, napiszcie śmiało w komentarzu. Duch Frediego Jacksona. Na pierwszy rzut oka mamy tutaj do czynienia z klasycznym zdjęciem grupowym, które przedstawia eskadrę Goddarda. Znajduje się na nim wielu mężczyzn i kilka kobiet, którzy w czasie I wojny światowej służyli w bazie lotniczej HMS Daedalus. Nazwa grupy lotniczej wzięła się od Sir Victora Goddarda, który w 1975 roku opublikował ową fotografię. Natychmiast wzbudziła ona kontrowersję i stała się obiektem polemiki wielu badaczy. Jeśli spojrzymy na ostatni rząd, to tuż za czwartą osobą od lewej strony zauważymy sylwetkę mężczyzny. Według późniejszych zeznań, wiele osób ze eskadry rozpoznało w nim Frediego Jacksona. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Można by przypuszczać, że Freddy znalazł się na samym końcu, bo po prostu był spóźniony na zdjęcie. Jednak według zeznań lotników, Freddy zginąć miał tragicznie 2 dni przed zrobieniem fotografii. Jej autor, po przeprowadzeniu śledztwa, znalazł wiele nieścisłości związanych z całą historią. Według niego Freddy zginął w kwietniu 1918 roku, a zdjęcie wykonane zostało znacznie później. Trudno dokładnie ocenić, jaka prawda kryje się za tym wydarzeniem. Z pewnością Freddy Jackson pozostanie jedną z najbardziej tajemniczych postaci uwiecznionych na kliszy. Na dzisiaj to by było wszystko. Pamiętajcie koniecznie o pozostawieniu komentarza, które z tych zdjęć uważacie za prawdziwe, które mogły uwiecznić nieżyjących już ludzi, a które to po prostu fotomontaż. Być może dysponujecie jakimiś informacjami, które by potwierdzały bądź zaprzeczały pewne tezy dotyczące tych zdjęć. Dzięki za dzisiaj. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.